Cześć, z tej strony Kufis 1999 i witam Was już w kolejnym filmie na moim kanale. Jak wiecie, w poprzednią niedzielę dostałem użytkownik Hidzio, napisał mi ten, co ma zdjęcie profilowe z Peterem, głównego bohatera serialu Family Guy. Napisał mi, że podałem dane i zadzwoni do mojej mamy. A mama się o tym dowiedziała i zabrała mi telefon i już nigdy go nie ruszę. Ale ja zdecydowałem się niestety iBoxingi usunąć. Z tego powodu mam teraz zmniejszyła się liczba filmów do 166. Zdecydowałem się, że nowe DVD przyszło, będą się nadal pojawiać, ale już tym razem bez odpakowywania paczek. Jak wiecie, przyszła mi wczoraj płyta VCD Zaczarowany Ołówek Marynarskich 6, płyta VCD. Zresztą usunąłem wszystkie iBoxingi. Tak więc... Dobra, mam 279 subskrybentów. Niebawem dostanę 300 subskrypcji. Nie wiadomo, czy w marcu, czy w kwietniu, bo ten film jest 167 filmem na moim kanale. Ten film byłby 174, gdybym nie usunął iBoxingów. Tak, ale musiałem usunąć iBoxingi. No dobra, tak więc za tydzień pojawi się poprawiona wersja recenzji serialu SpongeBob Kanciastoport, odcinki przed pierwszym filmem. A po nim tak. Natomiast za tydzień też pojawi się ostatni odcinek drugiego sezonu historii polskich wydań zagranicznych kreskówek, w której będę mówił o wydaniach domowych kreskówki Kocia Ferajna. A za dwa tygodnie zaczniemy... Tak, za dwa tygodnie zaczniemy nagrywać od 29 marca nowe odcinki recenzji odcinków SpongeBoba, w której będę recenzował odcinki z sezonu 7. Tak, mimo że mama powiedziała, że już nie mogę dotykać telefonu, i tak będę... Nie rezygnuję z tego i dalej będę nagrywał filmy w tym tygodniu. Na szczęście następne filmy będą się pojawiać. A teraz jeszcze jedno, zanim się pożegnamy. Jak obejrzę takie kreskówki jak na przykład Ach ten Andy, to pojawi się w opisie mojego kanału lista moich ulubionych, 20 ulubionych kreskówek. Jak obejrzę w tym roku Transformersy z lat 80., to dodam na także Transformersy z lat 80. A teraz żegnam się z Wami. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę. Do słyszenia, trzymajcie się. Cześć.